godzina 17.17. Urodziny, godziny, to w sam raz, żebyśmy my rozpoczęli wolne głosy naszych łączarz skarpowych, dwóch posłów, którzy pewnie biegają za głosami. Reneusz Raś, Koalicja Polska, Koalicyjny Komitet Trzecia Droga. Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie, dzień dobry. Wiem z swoich źródeł dobrze potwierdzonych, że w Teatrze Słowackiego pan poseł się schronił. Tak, znalazłem tutaj miejsce, no, żeby nie rozmawiać z samochodu, więc... Za panem posłem jakaś silna lampa. Nie siedzę w biurze, jestem w terenie. W terenie albo w biurze, chyba, nie wiem, czy nie w biurze. Złapaliśmy pana posła Jana Mosińskiego, Prawo i Sprawiedliwość, co widać na dobrze przygotowanym banerze. Dzień dobry, panie pośle. Kłaniam się nisko, tak, z mojego biura z Kalisza. Pozdrawiam serdecznie. Kłaniam się, panie pośle. Witam, szanowni państwo. Wszyscy w terenie, no dobrze, ale to my, zanim do takiej kampanii terenowej przejdziemy, to od czego by tu zacząć? Może od kryzysu migracyjnego, bo to jest temat numer jeden w Europie. Od pana posła Rasia zacznę. Jak to jest, jak opozycja będzie się teraz sytuować? Czy tak jak chce tego większość Polaków, czy tak jak chce tego Europejska Partia Ludowa? Co będzie panu posłowi bliższe? Ja nie dosłyszałem. Bardzo proszę o meritum, przypomnieć meritum, bo nie dosłyszałem. Wiem, że to tylko... panie pośle, meritum jest takie, co zrobić z paktem migracyjnym? Czy być za, czy być przeciw? Nie, to jasne. Wszystkie stronnictwa występujące chyba dzisiaj w kampaniach wyborczych, w kampanii wyborczej w Polsce mówią o tym, że Polska jako kraj, który przyjął miliony Ukraińców, wykonało pewną robotę dla wspólnoty europejskiej. Zresztą jesteśmy za to oceniani bardzo pozytywnie, wręcz z wielkim docenieniem ze strony naszych partnerów europejskich. Trudno mi sobie wyobrazić dzisiaj, abyśmy mogli dzisiaj przyjmować na twardo podział sztywny. To prawda, ale pytanie... Takie, że nie ma sztywnego podziału i według naszych informacji nikt nie będzie od Polski tego oczekiwał. Ale musicie wybrać, czy mamusia, czy tatuś, kogo bardziej kochacie, czy bardziej... I mamusia, i tatuś. Panie redaktorze, ja bym zawsze chciał, żeby rodzina była pełna, więc i mamusia, i tatuś. Ale w tym wypadku, jeżeli matka jest ojczyzną, to ojcem może dla was jest Europejska Partia Ludowa. A tu już jest nacisk, żeby pakt migracyjny przyjmować. I co z tym fantem zrobi pan poseł Raś? Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, rozumiem, że też politycy Platformy Obywatelskiej mówią, że twardych reguł nie przyjmują, więc jest rozbieżność i w Partii Ludowej pewnie, ale stanowiska tutaj zostały określone przez stronnictwa polityczne. Tutaj pan poseł Musiński ma łatwiej, no bo jest jasne stanowisko, nie, nie, nie i nie. A czy pan poseł jest, może albo się założymy, albo Donald Tusk lubi ślubowania, to może pan poseł będzie ślubował, jeżeli rząd opozycyjny pod szefostwem Donalda Tuska będzie chciał przyjąć pakt migracyjny, to ja wyjdę z koalicji, z takiej koalicji rządzącej. Ślubuje pan takie zdanie, panie pośle, czy to jest za dużo? Ja nie muszę ślubować. Wiem, że nie będzie takiej propozycji. Przecież jeśli będzie koalicja, no to będzie też dokument, który będzie potwierdzał tą koalicję. Tak na całym świecie się odbywa. No, Zjednoczona Prawica funkcjonuje troszeczkę inaczej. Tam zdaje się są tylko zapisy co do funkcji, które pełnią dane osoby. Natomiast tutaj musi być program. Jasny, czytelny program. I z naszej strony to, co powiedziałem, będzie przestrzegane. Jeżeli będzie koalicja, to z tym zastrzeżeniem. Że nie będzie zgody. Do pana posła Mosińskiego. Konfederacja mówi tak. Konfederacja mówi Prawo i Sprawiedliwość teraz przed wyborami, przed 15 października. A i owszem, będzie przeciwko paktowi migracyjnemu. Ale po wyborach to nie wiadomo, co PiS zrobi. Taką niepewność Konfederacja od prawej strony chce zasiać, pokazując pakiet Fit for 55, na który premier kiedyś kierunkowo się, co prawda, ale zgodził. Teraz jak to wygląda? Jak będzie wyglądała polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec paktu migracyjnego? Zarówno jeśli chodzi o kwestie klimatyczne, i pozycję polskiego górnictwa, tak i w przypadku
paktu migracyjnego polski rząd, Zjednoczona Prawica jest przeciw. To, że Konfederacja, bajdurzy, to doskonale wiemy i to nawet można było zaobserwować podczas obrad Sejmu 9 kadencji. Jedno jest pewne, my w każdym przypadku jesteśmy transparentni i jednoznaczni. Nie zgadzamy się na żadną liczbę, na żadną kwotę nielegalnych migrantów. I tutaj polemizował będę z panem posłem Rasiem, jeżeli chodzi o kwestię taką, że ten pakiet migracyjny nie dotyczy Polski, bo przyjęliśmy 2 miliony, czy tam więcej, są różne dane, uchodźców z Ukrainy. Pani komisarz Johansson powiedziała jednoznacznie, płacisz albo przyjmujesz. 20 tysięcy euro od nielegalnego migranta to jest kara, którą zapewne Unia Europejska wprowadzi. Tutaj wobec rządu wobec Polski i Polaków to jest raczej pewne, dlatego że my nie zgodzimy się, powtórzę raz jeszcze, na to, aby w Polsce polskie kobiety, polskie dzieci musiały cichaczem przemykać się po ulicach swoich osiedli tylko dlatego, że powstają jakieś enklawy migrantów, którzy za nic mają naszą kulturowość, nasze tradycje i tym podobne, a tym samym powtórzyłyby się obrazki z ulic Paryża, Berlina, Sztokholmu, Göteborga i innych miast. Panie pośle, to do obydwu posłów, skoro jest taka deklaracja w Polsce, która jednak się różni, no bo Europejska Partia Ludowa tutaj jest podzielona, ale większość jest za paktem migracyjnym. Platforma i PSL, jak rozumiem tutaj, o ile to będzie stała opinia, nie tylko wyborcza, będą stanowiły pewien wyjątek czy wyłom w ramach Europejskiej Partii Ludowej. To może warto do pana posła Rasia, ale też do pana posła Mosińskiego, może warto zmienić nastawienie na referendum, bo może teraz warto, żeby jednak to referendum w tym pytaniu migracyjnym miało tą wiążącą większość, żeby wzmocnić obecny albo przyszły rząd, nieważne kto będzie rządził w tych negocjacjach z Brukselą. Panie pośle, pytanie do pana posła Ireneusza Rasia, może w tych warunkach, w tej klimacie w Europarlamencie, wśród Unii innych decydentów. Warto, żeby opozycja wyszła w stronę rządu i poparła referendum, chociaż w tym jednym pytaniu o relokację migrantów. Nie sądzimy, żeby narzędzie, jakim jest dzisiaj, jak narzędziowo jest potraktowane referendum, było dobrym narzędziem do tego, aby rozstrzygać te sprawy. Te sprawy zostały rozstrzygnięte w stanowiskach komitetów wyborczych. Ja podkreślam, to nasze i ono jest stałe i niezmienne. Natomiast ale trzeba będzie walczyć. Czy nie lepiej byłoby dla pana, gdyby... Panie redaktorze, narzędzie referendalne, tak stosowane, jak Prawo i Sprawiedliwość stosuje, jest narzędziem prowadzenia tak zwanej ukrytej kampanii wyborczej i sugerowania, że my mamy coś innego na myśli. Ja powiem tak, ja widzę tylko jedno zagrożenie, szanowni państwo, panie redaktorze, panie pośle, że ten skandal wizowy, czyli wpuszczenie z Azji i z Afryki ludzi, którzy nie powinni najprawdopodobniej stanąć na ziemi Unii Europejskiej, bo przecież mamy Schengen i wiemy, że ten eksodus tych ludzi przechodzących przez Polskę trafiał do Niemiec, do Francji i dalej na zachód, to może być dla przeciwników Polski rzeczywiście, bo każdy kraj ma swoich zwolenników i przeciwników, argument do tego, żeby rozpocząć dyskusję. I z tego jest wstyd, bo przecież Prawo i Sprawiedliwość przyznało się do błędu, choć maskuje to i zamiata pod dywan. I to jest problem dyplomatyczny, to jest problem, który trzeba rozwiązać. Dzisiaj pan Morawiecki tego nie rozwiązuje, tylko jakby to chce zakrzyczeć, że tego nie ma, że to było tam kilkaset osób. To były grube tysiące osób i to było nieformalne zarobkowanie ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast jeżeli chodzi, czy jesteśmy sami w tym wszystkim, nie. Czesi również nie chcą przymusowej relokacji.
Nie chcą Czesi, nie chcą Węgrzy, nie chce Austria. To były głosy na dzisiejszym głosowaniu ambasadorów. Co do tego, co do afery... Nie jesteśmy odosobnieni. Co do afery wizowej, to pozwólmy, pan poseł Mosiński się odniesie. Faktycznie afera ma miejsce. Do tego jeszcze wrócimy, bo ta polityka migracyjna będzie tematem rozmów, ale to faktycznie afera miała miejsce. Nie wiem, jaka jest skala. PiS mówi kilkaset, 250, opozycja mówi może i więcej. Kiedy właściwie poznamy całą skalę afery wizowej? Czy ona faktycznie mogła zaważyć na polityce migracyjnej Unii Europejskiej? Czy te 200, czy 300, czy 400 osób faktycznie mogło zburzyć spokój Europejczyków? Panie pośle, pana posła Jana Mosińskiego. Nie ma afery wizowej. Afera wizowa to jest produkt wydumany na potrzeby kampanii wyborczej polityków opozycji. Przypomnę raz jeszcze, w marcu tego roku służby zatrzymały pierwsze osoby, które są podejrzane w chwili obecnej o to, że uczestniczyły w pewnym procederze handlowania wizami. I to jest problem, który dotyczy 200 kilkudziesięciu wiz, a nie 250 tysięcy migrantów, którzy wjechali na teren Polski dzięki wizom, które sprzedawano w różnych częściach świata. Kompromitujący materiał jednego z dzienników telewizyjnych, sugerujących, że między innymi w Kampali czy też w jakimś innym mieście w Nigerii sprzedawano wizy. Jak się okazało, tam jest ambasada, konsulat honorowy i akurat ten konsulat honorowy no nie może, bo nie może sprzedawać wiz, więc... Albo a nie ich wystać, ale panie pośle, jest szereg pytań, skoro w marcu były, no bo były, takie są fakty, pierwsze zatrzymania, to czemu dymisja pana ministra Wawrzyka dopiero pół roku później? Trochę na własne życzenie sobie państwo z partii rządzącej ten bigos zafundowali, bo gdyby afera została rozwiązana w maju, to teraz nikt by o tym nie mówił. A tak jest nie, kłopot. I do tego to jest jedno pytanie, a drugie pytanie jest znacznie ważniejsze, że tych wiz wydanych za pieniądze, nie za pieniądze, oczywiście za każdą wizę się płaci, jest naturalne, bo za się opiera opłaty zawsze. Każdy, kto jeździł do kraju, gdzie jest wiza, wie to w sposób oczywisty. Ale tych wiz było dużo, panie pośle. Polska były lata, gdzie była liderem wydawania wiz. Czy słusznie? Ja mówię o tak zwanej aferze wizowej, którą usiłuje rozkręcić opozycja. I powtórzę raz jeszcze, nie ma afery wizowej, bo gdyby to była afera wizowa, to mówimy o jakiejś olbrzymiej ilości wiz. W to byliby, nie wiem, zaangażowani politycy, czołowi politycy obozu rządzącego. Tak nie jest. Tak nie jest, a dymisja pana ministra Wawrzyka jest oczywiście jakąś pochodną, ale to jest decyzja części polityczna, a nie merytoryczna. A tak to oceniam. Pan Wawrzyk nie figuruje, z tego co wiemy, w materiale objęty śledztwem jako osoba, nie wiem, podejrzana tym podobne. Są pracownicy MSZ-u i to jest wyjaśniane. Powtórzę raz jeszcze, od marca służby prowadzą swoje działania i państwo w tym przypadku jest transparentne i przewidywalne. A skala wiz, że jednak do te wizy były wystawiane, a potem te osoby często się nie meldowały w polskim ZUS-ie, czyli coś tutaj jednak być może nie grało, że Polska wystawiała wizy, załóżmy, albo to przyjmijmy, większość oczywiście w pełni zgodnie z procedurą, ale potem ta osoba nie podejmowała pracy w Polsce, gdzieś się rozpływała, albo w ogóle nie przyjeżdżała, albo przyjeżdżała i znikała z systemu. Dlaczego, panie pośle? Panie redaktorze, szanowni państwo, wizy były wydawane, są wydawane wjazdowe. Są bodajże trzy rodzaje wiz. Wizy z Schengen, A bodajże i C. I to zapotrzebowanie składają pracodawcy, a nie rząd Prawa i Sprawiedliwości. Żeby to wyjaśnić. My nie śledzimy tego, gdzie pracodawca X czy Y firmy takiej innej relokuje później takiego pracownika, czy on pracuje na terenie Polski, czy też być może pracuje poza granicami kraju, bo są też takie firmy międzynarodowe, które są w Polsce i przez Polskę sprowadzają pracowników na podstawie wiz pracowniczych. I to trzeba odróżnić od tych 200 kilkudziesięciu przypadków, które miały miejsce, jak podają media, a nie setek tysięcy, jak usiłuje to w sposób oczywiście nieudolny mówić nam opozycja. Twierdząc, że sprzedajemy wiz na bazarach, no to niech pokażą te bazary. Niech pokażą źródło tych informacji.
tego się nie pokazuje, bo wiadomo, że tego nie ma. To jeszcze do pana posła Rasia, żeby temat migracji zamknąć. Oczywiście jest tak, że pan poseł powiedział wcześniej, że to wykorzystują państwa, które mają z Polską w tym aspekcie sprzeczne interesy. Kurczę, ja chciałbym, mówiąc kolokwialnie, usłyszeć głos kogoś z PSL-u na przykład. Panie pośle, wie pan, ktoś to by powiedział, stanął w obronie polskich, polskich interesów, a wydaje mi się, że opozycja w europarlamencie na ten konik wskakuje i zachowuje się tak, użyję słowa pana posła, jakby była wrogiem Polski. Dlaczego nikt z PSL-u, z europosłów nie wyszedł i nie powiedział, nawet niech będzie po linii PiS-u, niech będzie, że tam zaniży tą liczbę, ale żeby chronić interesu narodowego Rzeczpospolitej. Dlaczego, panie pośle? To nie jest prawda, że nie chronimy. Mówimy też jednym głosem, tu gdzie jest interes polskich przedsiębiorców, rolników przede wszystkim, jak pan wie, od wielu, wielu miesięcy przed PiS-em mówiliśmy o tym, żeby system kaucyjny wprowadzić, rozmawiać z Ukraińcami, żeby to nie bulwersowało polskich rolników. Dzisiaj przez to mamy też złe relacje z Ukrainą, coraz gorsze, co jest dla nas bardzo niebezpieczne, dlatego że zainwestowaliśmy w ten kierunek też relacji między dwoma narodami. Mieliśmy nadzieję, że będziemy uczestniczyć w procesie odbudowy Ukrainy, że gospodarczo Polska będzie partnerem również ważnym. Wiem, że pan poseł wszystko, dobrze biega, ale nie wiedziałem, że tak sprawnie pan poseł pływa w odpowiedziach. Nie, ja tu, pytałem o relację w europarlamencie. Tak, bo to byłoby nawet dobre, gdyby ktoś z PSL-u wyszedł i powiedział ponad kampanią, ponad interesem moim prywatnym, bronię interesu Rzeczpospolitej. To się nie wydarzyło. Nie wiem dlaczego. Bronimy interesu Rzeczpospolitej. Nie zgadzamy się z nieudolnością dziś rządzących w relacjach z Unią Europejską. Niewzięcie środków z KPO dzisiaj skutkuje większą inflacją. Polska gospodarka, polscy przedsiębiorcy potrzebują środków. Dzisiaj byłaby według mnie inflacja na poziomie średniej europejskiej, czyli około 5,5%, a nie 10%. Wszyscy za to płacimy. Ale wracając do tego tematu. Pan poseł tutaj, no ja go rozumiem, no jakoś stara się bronić tej kwestii tej wizowej. Natomiast jeżeli w marcu już wszystko widzieliście państwo, albo ten, kto podsumował ten temat, to trzeba powiedzieć, dlaczego pan Waszczyk dalej minister wysyłał instrukcję jeszcze w połowie roku o to, żeby z listy te osoby z kolejki zdjąć i wydać im natychmiast instrukcję. Gdyby Amerykanie nie zobaczyli tego eksodusu na granicy meksykańsko-amerykańskiej i nie dali sygnału bardzo mocnego polskiemu rządowi, to pewnie by dalej ta informacja nie dotarła do opinii publicznej. Tylko naprawdę by to osoby i ktoś by na tym zarabiał. Jedna naprawdę, tylko uwaga, ja sobie wynotowałem słowo eksodus. Ja troszeczkę... Amerykanie dali sygnał, że nie akceptują, żeby z Meksyku do Stanów Zjednoczonych przechodziły osoby z wizą wydaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, jaka była skala, bo chyba z tych Hindusów, którzy dostali wizy, to chyba było 250, a tam codziennie amerykańską granicę szturmuje wiele tysięcy osób. Wątpię, żeby te 200 osób było, czy tam mniej, bo to chyba 50 w ogóle dostało, 50 być może pojechało, czy nie pojechało. To wszystko trochę chyba, wie pan, no, na granicy amerykańsko-meksykańskiej są dziesiątki, setki tysięcy ludzi z Ameryki Łacińskiej. A nie z Indii przez Polskę. Absurdem jest, że rząd Stanów Zjednoczonych musi informować o nieprawidłowościach, które są wykonywane przez rząd polski. To jest wstydliwe i to jest niedopuszczalne. Panowie, to tutaj dobrze, będzie odpowiedź, powinnam się odpowiedzieć, ale nie mamy czasu, bo czas bieży. Ja dobrze, to już nie będę komentował, kto stoi na granicy meksykańsko-amerykańskiej. To chyba nie są Hindusi akurat, tylko Meksykanie głównie.
panowie posłowie, pytanie o relacje polsko-rosyjskie, odcinek resetu. Muszę powiedzieć, obejrzałem w całości i muszę powiedzieć, że jednak człowiek pracuje w tym zawodzie parę lat, ale zrobił na mnie wrażenie ten odcinek. Informacja o tym podpisanym akcie, czytałem te 4 strony dokumentu, umowa napisana chyba rzeczywiście bezpośrednio przez Rosjan, bo z takimi błędami ortograficznymi, że Polak musiałby się bardzo napocić, aby takie błędy popełnić w dokumencie. I chyba nie jest prawdą, że tożsame. To chyba jest kłamstwo, bo zna się dalej idący niż umowa z roku 2008. Panie pośle, to też do Jana Arasia wrócę. Pan wtedy był w Platformie Obywatelskiej. Jak pan teraz patrzy na kwestię małego ruchu granicznego, na kwestię tej dość daleko idącej współpracy z służb rosyjskich? To był błąd Donalda Tuska, że tak bardzo wszedł w relacje także na przykład służb specjalnych z KGB, z FSB, służb specjalnych Kremla? Wie pan co, ja nie oglądałem tego odcinka resetu. A warto. Interesuje. Jest dobry. Ale naprawdę. Odniosę się do tego, że pan mnie pyta o kwestie, które z perspektywy tamtych czasów ja nie widziałem ani pana Kaczyńskiego, ani żadnego posła Prawa i Sprawiedliwości. I to jest fakt, który by protestował, zadawał pytania, po co nam jest mały ruch graniczny. Wręcz była cisza. Przecież Jarosław Kaczyński, jak był premierem, to mówił o tym, że relacje z Rosją gospodarcze szczególnie są ważne. Więc to się kupy nie trzyma. Oczywiście można kłamać prawdą. To jest taki mechanizm, że pokazuje się pewne zdarzenie w oderwaniu od kontekstu historycznego i wybiela się, bo gdyby tam wtedy ktokolwiek z Prawa i Sprawiedliwości, a proszę mi udowodnić, że był taki polityk, który zadawał w sprawach bieżących pytanie, czy żądał informacji od rządu i mówił o tym, że to są nieprawidłowe działania naszej dyplomacji, bo to Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które rzeczywiście wprowadzało ten mały ruch graniczny i z Ukrainą, i chyba z Białorusią, i z Rosją. To taki był kierunek. Nie pamiętam i nie znajdzie pan, panie redaktorze. O, proszę uważać, bo ja mam w ręku telefon to w tej chwili olbrzymia biblioteka danych, kto się umie nim posługiwać, ten wiele może odszukać. Pan poseł Jan Mosiński, komentarz do tego. Proszę szukać. Będę szukał w internecie, jest przepaszny. Nieprawdą jest, że Prawo i Sprawiedliwość. Pan poseł Mosiński. Nieprawdą jest, że Prawo i Sprawiedliwość akceptowało bez ten ruch, mały ruch graniczny, czyli ruch bezwizowy w Okręgu Królewieckim. Zmieniliśmy to natychmiast, jak wygraliśmy wybory w roku 2015, zawieszając decyzję rządu koalicji PO-PSL, której prominentnym wówczas działaczem był pan poseł Raś. Oczywiście o tym nie mówi. Natomiast ja bym chciał tylko jedno słowo jeszcze wytłumaczenia poprzedniego tematu. Pan poseł mówi o kaucjach z tytułu wwożenia zboża z Ukrainy do Polski. Otóż, proszę państwa, nie ma w europejskim porządku prawnym czegoś takiego, co mogłoby stanowić podstawę prawną do wprowadzania kaucji na wprowadzone zboże na teren Polski czy na teren szeroko rozumianej Unii Europejskiej. Natomiast wracając do resetu, warto go oglądać, panie pośle, bo z tych wszystkich odcinków widać jak na dłoni pochodną expose, któreście państwo oklaskiwali jako koalicja PO-PSL. A wówczas Donald Tusk mówił, chcemy dialogu z Rosją taką, jaką ona jest. A jaką wówczas była Rosja? Pamiętamy. Mordowanie Czeczeńców, dziwne śmierci, zabójstwa osób związanych z opozycją kremlowską na terenie Rosji. To była Rosja w tamtym czasie, w czasie rządu PO-PSL-u i wówczas premier rządu waszej koalicji, panie pośle, mówił o tym, że chce dialogu z Rosją. No i właśnie mamy kolejny odcinek, który obnaża te takie prorosyjskie relacje premiera Donalda Tuska. Wcześniej ta słynna odprawa ambasadorów polskich z Ławrowa w Warszawie, kuriozum w ogóle w skali światowej. A teraz mamy dokument, z którego wynika, że Donald zgodę na współpracę służb kontrwywiadu wojskowego z Federacyjną Służbą Bezpieczeństwa
Rosji, zwalczającą działania wywrotowe na terenie Rosji. Czyli innymi słowy, takie mam wrażenie, wydał zgodę na to, aby ewentualnie zwalczać koalicjantów czy sojuszników w NATO, bo przecież wiemy doskonale, że prowadzone są różnego rodzaju działania operacyjne różnych państw, również na terenie Rosji. Taka jest polityka światowa niestety czy stety. I Polska włączyła się po stronie Rosji w tym zwalczaniu różnego rodzaju tego typu działań. Pytanie, czy sojusznicy o tym wiedzieli? Sądzę, że nie wiedzieli. A z drugiej strony, panie pośle, tutaj dopytam, z jednej strony szukam informacji dla pana posła Rasia i mam nadzieję, że ją szybko odnajdę, żeby pan poseł Raś był. O, ja tak, też jednak, mam taki cytat. Jednak taki, taki ten, cytat. Ale do pana posła Mosińskiego chciałbym zapytać, no bo była sprawa, było przesłuchanie Donalda Tuska w roku 17, sprawa utknęła. To czego ona teraz wraca? Czy PiS przez 8 lat swoich rządów nie był w stanie rozliczyć tej umowy, że ona teraz wraca bumerangiem w kampanii wyborczej? Wszystko kaczką dziennikarską, a wszystko zostało wyjaśnione w roku 17. Panie redaktorze, szanowni państwo, prokuratura prowadzi swoje śledztwo, jest organem niezależnym od państwa, od rządu. Tak funkcjonuje państwo, zdrowe demokratycznie. I my nie ingerujemy w to, czy prokuratura prowadzi te sprawy szybko, czy wolniej, czy w jakimś takim średnim rytmem. To pozostawiamy organom ścigania. To jest badane przez prokuraturę. Natomiast w kontekście oceny politycznej mamy pełne prawo o tym mówić w takich, a nie innych kategoriach, że to było sprzeczne z polską racją stanu, bez wątpienia. Pytanie, na które nie znam odpowiedzi, co na to sojusznicy z Paktu Północnoatlantyckiego? Ja znalazłem, nie będę cytował skąd, ale tak, 24 maja rok 2013 posłowie PiS zarzucili szefowi kontrwywiadu, panu Januszowi Noskowi, ukrywanie szczegółów współpracy z SKW, z FSB, złożyli do premiera Tuska wniosek o jego odwołanie, więc już w połowie roku 13, kiedy i to dosłownie kilka tygodni po tym, jak to zostało zrobione. Posłowie PiS apelowali do Donalda Tuska, żeby pana Noska odwołał, więc panie pośle, i to jeszcze, o, żeby wiedzieć gdzie, nie wiem, czy mogę zdecydować to medium konkurencyjne, ale to jest news, informacja z TVN24. Nawet tam o tym pisali, że posłowie PiS w roku 13, dekadę temu, już mówili o tych umowach i je krytykowali i żądali odwołania generała Noska przez Donalda Tuska, więc chyba dobrze, mówili. Dobrze. To ja zacytuję z 2010 roku, zdaje się, z 9 maja, wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, które jest nazwane do przyjaciół Rosjan. Więc tutaj internet też mówi o pewnych wystąpieniach. Panie pośle, ale... pana premiera Jarosława Kaczyńskiego w roku 2000, w kadencji 2005-2007 było wiele takich sformułowań, które moglibyśmy powiedzieć, że premier Kaczyński, Jarosław, chciał też resetu w tych relacjach. Dlatego mówię, że nie można ahistorycznie oceniać pewnych rzeczy. Można się dzisiaj wracać. Tak samo mówiliśmy, kiedy atakowali ważne osoby w państwie, osoby nieodpowiedzialne, patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego i zdarzeń, o których... Jasne, ale to apeluję do dojrzałości, i to jest manipulacja. Do uczciwości pana posła, bo ja chcę prawdy w polityce. A ja chcę prawdy i uczciwości, panie pośle, to nie, szczerze, nie, bo tak z takim czystym sercem w sumie się pytam, bo no, jest tak w tej chwili, że panowie, dżentelmeni, Nosek i Pytel, zdaje się, którzy w tą umowę, zresztą no, Nosek został potem odwołany przez Donalda Tuska, żeby było śmieszniej, za tą umowę. Zwłaszcza pan Nosek może jest trochę schowany, ale pan Pytel, jego zastępca, w Gazecie Wyborczej robi za autorytet odścigania rosyjskiej wierchuszki. Czy to jest
uczciwe w sumie, także człowiek, który był wiceszefem, kiedy SKW współpracowała z FSB, kiedy pił razem z nimi, przepraszam, ale wódę z agentami i to chyba nie jeden raz. Jeden raz jest zarejestrowany, chyba było to więcej. Teraz jest wychwalony przez opozycję, w glorii i chwale szuka rosyjskich wpływów. Czy to jest uczciwe, panie pośle, tak po ludzku? Nie mówi opozycji, bo opozycje mają wiele barw, jak pan redaktor wie. A jaka jest pana barwa i pana stanowisko w tym sprawie? Kiedy pan bierze Gazetę Wyborczą i widzi na okładce pana Pytla. Ja nie znam tego, nie znam pana Pytla, nie umiem ocenić jego działalności. Rozumiem, że pana Noska ocenił kiedyś ówczesny premier. Najpierw powołał, potem odwołał. No tak zwykle bywa, no to Jarosław Kaczyński kazał powołać pana wiceministra spraw zagranicznych i potem go odwołał, jak się dowiedział, że handluje wizami. No takie jest życie. PiS nie powinien udawać tutaj dziewictwa. No to jest też pytanie, czy Donald Tusk powinien rozdawać glejty, kto jest rosyjskim agentem, a kto nie, ale to ja liczyłem, że pan poseł Tuska bronić nie będzie. Pan poseł Ja nie bronię Donalda Tuska, niech on się sam broni, natomiast bo ja nie znam tej sprawy. Natomiast uważam, że program Reset, którego nie oglądałem, ale jest, został zaprezentowany przez pana posła, no jest nieobiektywny. A z drugiej strony wiele osób, którzy się nie zgadzają, chodzą na pewien film Zielona Granica, bo jest taki argument, nie oceni, jak nie oglądałeś, więc polecam, osobista historia. Kiedyś miałem kolegę znajomego, który nie chciał obejrzeć dla pana bardzo ważnego, pewnie i bliskiego, dokumentu Trzech Kumpli, bo mówił, że to właśnie jakaś taka dziwna prawicowy film, poszedł, zobaczył. Ja oglądałem, i jestem przyjacielem Bogusława Sonika, to wie pan. No więc właśnie. Niech pan podobnie potraktuje serial Reset, bo to może się okazać całkiem podobnie, jak i w tym przypadku. Pan poseł Jan Mosiński, bo jest... Ostatnie zdanie. Panie bardzo pośle. Proszę o ad vocem, bo tutaj wiele niedomówień jest ze strony pana, znaczy pana posła Rasia. Otóż warto oglądać Reset, bo z niego wynikają fakty, a fakty były takie, chociażby rok 2010 i zatrzymanie przywódcy Czeczenów Zakajewa na rzecznie Moskwy w Warszawie. Rok 2010, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński pisze list do europosłów w Parlamencie Europejskim i do ambasadorów wszystkich państw w Polsce na temat neoimperialnej polityki Putina. Co się wówczas mówili panowie? Krzyczeliście na niego, że szkodzi Polsce, polskiej racji stanu i tym podobne rzeczy. To jest hipokryzja. No i pan poseł się zgłasza do ad vocem, ale będzie ad vocem z ad vocem. Panowie, musimy kończyć. Chcę powiedzieć, przecież Jarosław Kaczyński sam powiedział, że w 2010 roku, panie pośle, żeby pan pamiętał i ten kontekst historyczny też wziął, Lech Kaczyński planował być w Moskwie na defiladzie 9 maja. Na defiladzie Pabiedy. Czy to z tą narracją Resetu i z tym, co pan dzisiaj mówi, ma coś wspólnego? No, nie ma. Panie pośle, wtedy, pan dzielny obrońcą... Ale wcześniej... Wcześniej Lech Kaczyński był w Gruzji, był także przecież na Majdanie Niezależności w roku 14, więc w roku 4. Naprawdę ta jedna wizyta, nie wiem, cokolwiek by zmieniła. Jan Mosiński, Ireneusz Raś, panowie, stawiamy kropkę. A my dzisiaj przenosimy się do Łodzi, bo patrzymy na tą trasę kapelną. Panowie, dziękuję bardzo, a państwa bynajmniej na żadną przerwę nie zapraszam, bo my się przenosimy na trasę kampanii. Tym razem Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński wchodzi na salę w Łodzi, województwo łódzkie. Wita się z przybyłymi gośćmi. Tuż obok Tobiasz Bocheński, obecnie wojewoda mazowiecki, ale z Łodzią polityk związany. Jest przywitanie pana prezesa, pana premiera, siada publiczność i za chwilę będzie wystąpienie. Przenosimy się na salę.